kochanie, do ciebie idę, bo musisz mi pomóc w czymś. Ludzie, żebym się tutaj nie wyrąbała, bo to wie. Idę do ciebie, idę do ciebie. Moje ty słodkie, taran, taran. Na ciebie patrzę, chodź. Prześcieradło musimy razem naciągnąć. Ty wiesz, że nie wystarczy wietrzyć, nie? Ech, moje. Dobra, weź to tak jakoś złóż, bo ja muszę bryznąć wodą. Oj, i nie wychylaj się. Dobra. Bo trzeba nawilżyć, bo po prostu inaczej się nie rozciągnie. No dobra, teraz chodź, wybierzemy całą połać. Całe połać. Dobra, czekaj. Dobra, a robiłeś to już kiedyś? To co, ja zawsze sama naciągam prześcieradła? Tego nie zauważyłam, ja pierdolę. Że jest durna jednak. Dobra, no to jedziemy. Patrz mi się w oczy. Z uśmiechem, bardzo dobrze, dobrze. No i teraz będziemy jechać po przekątnej, tak jest? Dobra, idziemy. Dawaj go! Dawaj! Ha! Chować go! Dawaj! Dawaj go! Dawaj! Co jest? Dobrze. Dobrze, super. Bardzo ci dziękuję, jesteś kochany. Jesteś bardzo kochany. Ludzie drodzy, mnie wykończyły. Dziękuję ci, wiesz, że cię kocham? Wiesz? A ja ci nie mówiłam, a skąd ty wiesz? Kocham, kocham, ale powiem ci, że wy normalnie załatwiłeś mnie tą przesiadę. Ludzie drodzy, jakie życie kobiety jest ciężkie. Co my musimy przejść? Aśka, co ty opowiadasz? Ciężkie, ciężkie. Życie kobiety wcale nie jest trudne. Dziewczyny, słyszałeś, co ten profan mówi? Nie jest trudne? Ej, no Aśka, najtrudniejsze jest suszenie długich włosów zawsze, ale to już też opanowałem. Dobrze, a zagrałbyś faceta? Przepraszam, kobietę? Nie. Ale to... Dobrze, dobrze powiedziałaś, to też wyzwanie aktorskie. A to fajne też, zagrałbyś faceta, nie? Nie wiem, dobra, kogo mam ci zagrać? Nie, zagrałbyś kobietę? Mogę być kobietą, jak chcesz. Dobrze, a ty zagrałbyś kobietę? Ja już nią jestem. Dobrze. To dawaj, Lopus, gramy babki. Co ty? A, dobra, przepraszam. Dziewczyny, poczekajcie na mnie! Czekajcie, dziewczęta, ja też się troszeczkę upindrzę. Dziękuję. O, jak się ładnie malujesz, no, bardzo ładnie. Powiem ci, że to jest najnowszy trend, czyli nawalanie pudru na brwi. Bardzo ładnie. Jeszcze więcej pudru na brwi się napakuj. Napakuj. Dobrze. Dobrze, dobrze. Bardzo pokaż dobrze. Się. Wyglądasz, jakbyś wyszła z burzy piaskowej. Zamknij oczy. Ale tu mam... Kurde, zapamiętali. Ty, słuchaj, chciałam jedną uwagę do ciebie. Halo, można? Mamy kontakt jakiś? Mam taką uwagę, że mazia się tylko po tym czerwonym. Nie po zaroście. Czyli zobacz, ja ci tu przytrzymam i teraz możesz malować. I teraz maluj, teraz maluj. Tak jest! Bardzo dobrze. Wiesz co? Ja ci, dziewczyno, zrobię szablon. Sądząc z gabarytu ust, będzie potrzebny karton po lodówce. Chodźcie, dziewczyny, sobie trochę poplotkujemy. Właśnie, dziewczyny, co mi się wczoraj przydarzyło. Muszę wam opowiedzieć, byłam wczoraj strasznie, okropnie, dramatycznie długo u fryzjera. No chyba z pół godziny. Samo mycie robiłaś? Osemka i balejarz. A ja zrobiłam sobie trwałą. To dlatego ci włosy spaliło. Dziewczęta, a czy wy widziałyście nowego chłopaka Marioli? Jakie ciacho, mówię wam. Au! Taki zadbany, szczególnie zadbany ma dłonie. Cały czas pilnikuje paznokcie. Przecież co robi paznokcie? Pilnikuje. O, fajne określenie, dziewczyny, nie uważacie pilnikowania paznokci. No, a ty co robisz z paznokciami? Ja piłuję akurat. Widać, ty do paznokci używasz piły, a on pilnika. Daria, a powiedz, a ten chłopak Marioli to fajna ma dupkę?
kurde, przestań. Nie, no, nie, no jak to? Nie, dziewczyny, no nie gadajcie, że jesteście nagle niezainteresowane tyłkami facetów. No co? Ja pierdolę. Nie, no ty, ej, Tomasz. Przestań. A Łukasz... A idź! Nie no, Daria, no kurczę. Jesteś obleśna, wiesz? Jak obleśna? Ja po prostu chcę wiedzieć, czy jak go, wiesz, tak klepnę, to to będzie takie bardziej jabłuszko czy budyń. No chcę to wiedzieć. Sorry, Łukasz. Ja mam swoją godność i nie będę klepała w żaden budyń. Ej, 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 mała uwaga, tego się nie strzepuje z pędzelka. Nie, 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 to nie jest farba. Jakieś lata 20, ten dramat. Słuchaj. Koleżanko. Halo, jest odezwa do ciebie tutaj od koleżanki. Ja przepraszam, że ja się wtrącam, ale z tego, co się orientuję w sztuce makijażu, to przy malowaniu ust jest taki moment, że trzeba przestać. Ale koleżanka w ten sposób rozumie makijaż permanentny. A ja noszę rajstopy. O, a jaki rozmiar? Takie elastyczne, przecież każde pasują. Nie. No to lepiej, koleżanko, noś pończochy. Pończochy są bardziej sexy. Faceci wolą pończochy. Tak, a ciekawe, co ty tam nosisz, pokaż. O, ludzie drodzy! Ty wiesz, że to można usunąć? Ja mam bardzo fajny, wyrywający z cebulkami, wiesz? Co? No, z cebulkami. Ujaju! Zostaw! A ja pierniczę! No przecież bym ci... Aśka, umówmy się, że jedna rzecz może być nie tak. Dobrze, dobrze, już niech tak będzie. Dziewczyny, a wy zauważyłyście, że faceci lubią chodzić z kolegami na piwo? No, i my kobiety tego często nie rozumiemy. Mogliby nas zabierać ze sobą. A po kiego grzyba? A co my byśmy miały tam niby robić? Wiesz, Asiu, my możemy w tym czasie zająć się czymś innym. Pożytecznym. Możemy nadrobić zaległości w praniu, sprzątaniu, gotowaniu. Tak? No tak, każda z nas jakieś hobby ma. Słuchaj, ej, ja mam celulitis, a ty co masz? Zazdroszczę ci. Dziewczyny, jesteście fantastyczne. Inne kobiety mogą się od was uczyć. Tak, babeczki, uczmy się od naszych facetów, bo oni najlepiej wiedzą, co dla nas dobre. Naprawdę. I przestańmy się w końcu przejmować tym, że nigdy, ale to nigdy nie dorównamy ich mamusiom. Dziewczyny, ja mam pomysł. Wstańmy wszystkie i wykrzyczmy facetom, że nam z nimi dobrze. Wstańmy, dziewczyny. Śmiało, dziewczęta, no, tyłeczki w górę, no, jak jeden mąż. No, dziewczyny. Co? Niezłe fiasko. Daj ten depilator. Że będzie im ciężko zagrać. Przecież ja to mówiłam. Znacznie łatwiej zagrać kobiecie mężczyznę. Właściwie, bo my kobiety jesteśmy bardzo skomplikowane, każda jest inna i do każdej kobiety powinna być osobna instrukcja obsługi. A do facetów jedna, bo panowie jesteście troszkę prości od nas. Ja nie mówię, że to źle, właśnie to jest super. Ale ja się z tym zgadzam. Ja wam zazdraszczam bardzo. Ja się z tym zgadzam. My faceci jesteśmy prości, ale to w prostocie jest...